Cześć kochani, witam Was w Reading Vlogu. Zaczynamy Reading Vlogi ponownie. Mamy dzisiaj 7 czerwiec i postanowiłam, że w sumie w tym tygodniu idę tylko raz do pracy, więc będę miała bardzo, bardzo, bardzo dużo czasu na czytanie, słuchanie audiobooków i tak dalej. Także stwierdziłam, że nagramy takiego Reading Vloga. Mi troszeczkę ta faza czytelnicza wróciła, na szczęście. Także tak, na początku na pewno będę chciała skończyć W głębi lasu. Jestem aktualnie na stronie 200, chyba na 21 rozdziale, bo też słucham audiobooka, tak jak mówiłam. Na 212 stronie, także jestem w połowie. Otrzymałam tę książkę od wydawnictwa Albatros. Premiera tej książki była 3 czerwca. Zobaczymy, jak dalej się historia rozwinie. Będę Wam na pewno na bieżąco update'owała i bardziej skupię się później na tej książce, bo szybciutko chciałabym nagrać to, bo jadę na obiad do Mateusza. Także na pewno będziemy czytać w tym tygodniu W głębi lasu. Jestem na 99 stronie, więc może warto by było dokończyć właśnie tę książkę. Wygląda przepięknie. Jest prześliczna. Także tuż bym chciała dokończyć. No i już tak na 100% chciałabym skończyć Królową Cieni. Bardzo długo już ją czytam. Jestem na stronie 435. Także zostało mi jeszcze 400 stron, więc sporo. Ale mam nadzieję, że teraz właśnie będę miała bardzo, bardzo dużo dni wolnych, gdzie będę tę książkę dalej czytała. Czy jeszcze coś będę chciała przeczytać w tym tygodniu? Myślę, że jest to do zrobienia, ale powiem Wam szczerze, że jeszcze nawet nie wiem co. Nie wiem co, nie mam pojęcia. Naprawdę. Ostatnio w ogóle nie wiem, za jakie książki się brać, co, jak. Nie wiem, nie wiem. Może Stephena Kinga? O, bo wylosowaliśmy. Może sobie ten Wielki Marsz przeczytam. Książeczka króciutka. Także mam nadzieję, że szybko też ją przeczytam. Troszeczkę z innego gatunku. Mamy troszeczkę fantastyki w tym tygodniu. Mamy Kinga i mamy kryminał. Także tak. Także to taki początkowy update. Ja teraz się zbieram, uciekam i odezwę się do Was już pewnie później. Mogę się dowiedzieć, co robisz? Co ty tu robisz? Paczka od wydawnictwa poznańskiego i w sumie nie mam pojęcia, co tu będzie, także otwórzmy ją sobie. Bardzo lubię, jak są tak paczki pakowane, są tak wygodne. O, proszę bardzo, zobaczcie. Gołąb i wąż. Ostatnio dość głośno jest na temat tej książki, także na pewno w przyszłości będę czytała. Zobaczymy. Dziękuję bardzo za książkę wydawnictwu Winidia. No chodź. No idziemy, chodź. Jezu, kto się tak cieszy? Kto się tak cieszy? Tak wyjada z krzaka. Zjesz mi wszystkie jagody. Wiesz o tym? Koruś.
na mały update czytelniczy. Czytałam dzisiaj dwie książki i jeszcze będę czytała, ale już Wam... Jak widzicie, są małe zmiany w pokoju, ale to jest specjalnie, z tego względu, że jeszcze będą dwa regały na książki, które planuję kupić, ale na razie są niedostępne na IKEA. Także muszę wyczekiwać, ale miejsce już przygotowałam. I właśnie chciałam zrobić sobie takie miejsce do czytania, bo tutaj jak miałam fotel w tym kącie, to nie miałam w ogóle światła, a tutaj teraz mam, tak jak widzieliście na przebitkach, mam fotel przy oknie, więc będę miała dłużej widno, więc to mi się bardzo podoba. I dzisiaj, przez dzisiejszy dzień czytałam dwie książki. Aktualnie jest godzina 18:30, więc na pewno jeszcze będę czytała. A mianowicie, słuchałam audiobooka W głębi lasu. Jestem na stronie 319, na 32 rozdziale. Ogólnie książka podoba mi się. Już Wam mówię, o czym ta książka jest. Może przeczytam Wam, co tutaj jest, żeby Was zachęcić, bo ja jakoś tak, kurczę, nie mogę zebrać myśli, żeby Wam opowiedzieć o fabule. Słuchajcie, myśleli, że znaleźli najbardziej odosobnione miejsce w okolicach młodzieżowego obozu Plus. Nie mogli się bardziej pomylić. Dwójka zakochanych przypadkowo stała się świadkiem krwawego morderstwa, które popełniono na czworgu nastolatków. Właśnie, czworgu? Przecież odnaleziono tylko dwa ciała. Co stało się z pozostałymi? Czy jest szansa, że ofiary jakimś cudem przeżyły? Jedną z zaginionych osób jest Kamil, siostra prokuratora Paula Coppolenda, który po 20 latach od tragedii wciąż nie może się z nią pogodzić. Zwłaszcza, że to on wtedy w lesie był jednym z nastolatków, którzy słyszeli przerażone krzyki dobiegające zza drzew. I kiedy w Nowym Jorku w zastrzelonym mężczyźnie rozpoznaje drugą z zaginionych ofiar, zadaje sobie pytanie, czy Kamil żyje? Także właśnie historia bardzo, bardzo ciekawa. Jest bardzo dużo nowych poszlak, fajnie napisana i pierwsza książka Cobena chyba, która mi się podoba. Tak jak możecie wiedzieć, od 12 czerwca będzie na Netflixie serial, polski serial właśnie na podstawie tej książki. Także zachęcam Was do czytania książki, jak i do obejrzenia później serialu. Ja myślę, że serial później na pewno obejrzę i myślę, że opowiem Wam może w oddzielnym reading vlogu albo w oddzielnej takiej ala recenzji właśnie tej książki plus serialu i powiem Wam różnicę między książką a serialem, co mi się podobało i tak dalej, i tak dalej. Piszcie, czy chcielibyście coś takiego. Także to jest książka i dzisiaj przeczytałam bardzo dużo, bo przeczytałam około 150 stron tej książki. Może nie aż tyle, ze 120, no ale nieważne. I drugą książką jest Królowa Cieni Sary J. Maas. Jest to czwarty tom z serii Szklanego Tronu. I cieszę się, bo wątek, o którym mówiłam Wam w poprzednim reading vlogu, wątek czarownic powoli zaczyna się wyjaśniać, powoli zaczyna się to wszystko mieszać. Ta część o wiele bardziej podoba mi się niż poprzednia część. I aktualnie zaczynam w tej czwartej części, część drugą, czyli Pani Światła, i stwierdziłam, że to będzie dobry moment, żeby Wam zupdate'ować, i jest to strona 520. Chciałabym dzisiaj tak do 600-650 strony przeczytać tę książkę, bo już powiem Wam szczerze, że chciałabym, bo trochę tak zwlekałam z tą Sarą J. Maas, tak przeczytałam po 50, maksymalnie po 100 stron, nawet w tygodniu czasami w ogóle do niej nie sięgam, ale chciałabym już skończyć Szklany Tron, żeby móc zacząć kolejne fantastyki, bo powiem Wam szczerze, że jak ja mam zaczętą jakąś serię fantastyki albo trylogię, które są na przykład o podobnej tematyce, to nie chcę mi się zabierać za inne, a mam sporo. Mam Czas Żniw, Samanty Shannon, mam Drogę Królów, za którą bardzo bym się chciała zabrać. Także chciałabym jak najszybciej już skończyć Szklany Tron, żeby też mógł Wam zrobić taką ogromną recenzję tego. Także tak, więc taki update na dzisiaj. Ja już dzisiaj raczej się z Wami żegnam. Spotkamy się już jutro, chociaż jutro idę do pracy na cały dzień, ale to zobaczymy, może wezmę Was ze sobą i myślę, że wezmę ze sobą do pracy właśnie W głębi lasu, żeby dokończyć tę książkę. Myślę, że Królowej Cieni nie będę ze sobą tachała, tylko jutro wezmę ze sobą może Kinga takiego cienkiego, bo też nie chcę dźwigać, wiecie, tych książek. Tak więc na pewno W głębi lasu jutro będę kończyła i mam
Wielki Marsz albo Hucz, bo wylosowałam w moim TBR-ze. Zapraszam. Na czerwiec właśnie dwie książki Stephena Kinga. Także tak się prezentuje update. Ja już się z Wami żegnam i widzimy się już jutro. Mały update czytelniczy. Tak, we wtorek się nie odzywałam, gdyż iż ponieważ byłam cały dzień w pracy, ale we wtorek udało mi się skończyć W głębi lasu od Cobena. I powiem Wam, że historia ta naprawdę mnie zaciekawiła. Naprawdę jestem zadowolona z tej książki. I podchodziłam do niej dość sceptycznie, bo ja czytałam chyba ze dwie czy trzy książki tego autora, które nie za bardzo mi się podobały. Były dla mnie przewidywalne, ale ta naprawdę sprawiła, że no było to naprawdę warte uwagi i polecam Wam W głębi lasu. Końcówka była naprawdę taka bardzo, wyjaśniło się bardzo dużo rzeczy, o których była mowa wcześniej, ale też było bardzo dużo takich nowych rzeczy, których ja kompletnie się nie spodziewałam, więc to mi się podoba i właśnie takie zaskoczenie u mnie w kryminałach, bo to jest właśnie kryminał, sprawiają, że te kryminały dla mnie po prostu bardziej rosną w hierarchii, bo jest element zaskoczenia. Więc W głębi lasu przeczytane. Następnie czytam Tusz. W Tuszu jestem na stronie 181. Tę książkę zaczęłam czytać jeszcze w zeszłym miesiącu i jej nie dokończyłam. W ogóle jak widzicie, to ja nie jestem u siebie w domu, jestem u Mateusza, ale nagrywam Wam tutaj update. I powiem Wam, że ta książka mi się naprawdę podoba. Jest wciągająca i ma coś takiego w sobie, co dawno w młodzieżówkach nie przeczytałam, zwłaszcza w młodzieżówkach fantastycznych. Historia ta opowiada o ludziach, którzy po prostu są wytatuowani i każdą ważną rzecz w swoim życiu sobie tatuują. Mamy tutaj naszą główną bohaterkę, która jest uczennicą i która bardzo chce być tatuatorką. Robi po prostu wszystko, żeby zostać tą tatuatorką. Oczywiście musi zdać egzaminy bardzo, bardzo dobrze. I później, jeżeli człowiek umrze, to ściągane są te skóry z tego człowieka i robiona jest z tych skór księga. I to jest właśnie coś takiego, że nigdy o tobie nie nigdy o tobie się nie zapomni, bo te księgi są przechowywane przez rodziny i tak naprawdę te księgi są po prostu traktowane jako takie bóstwo, do tych ksiąg się modli, do przodków właśnie, żeby trzymali pieczę, czy pomogli w czymś właśnie. Wiecie, ogólnie bardzo mi się to podoba, bo nie ma jakichś wyimaginowanych bożków, tylko tutaj modli się do swoich przodków, do swojej rodziny. I to mi się też podoba. Podoba mi się postaci wykreowane, podoba mi się główna bohaterka, która nie jest głupia. I to jest dla mnie dość ważne, ponieważ ostatnio w młodzieżówkach, które czytam od Winilia, te główne bohaterki po prostu są puste. Naprawdę, są puste, nieważne z jakiego gatunku bym sięgnęła, to mi się to nie podoba. Dlatego na pewno będę kontynuowała, książkę czyta się bardzo, bardzo szybko. Jest, moim zdaniem jest taką książką estetyczną nie tylko ze względu na okładkę, ale ze względu na to swoje takie piękno, które ukazuje, gdzie właśnie ludzie tymi tatuażami pokazują, jak ważne jest dla nich ich życie, jak ważne jest to, co robią, jak są dobrymi ludźmi. To się dla nich liczy i do tego dąży. Po prostu oni dążą do tego, aby nie zostać zapomnieni, aby to ich życie było pamiętane. I to mi się bardzo podoba, naprawdę.
No i kontynuuję dalej Królową Cieni od Sary J. Maas. Jestem na stronie 529. Ostatnio miałam czytać, ale po prostu usnęłam. Jeszcze mi trochę zostało, ale myślę, że dzisiaj po prostu skupię się tylko i wyłącznie na tej książce. Dzisiaj jest 11 czerwiec, więc jest czerwona kartka. Ja mam wolne, jutro też mam wolne, sobota, niedziela mam wolne i poniedziałek i wtorek również mam wolne. Więc mam nadzieję, że do końca tygodnia skończę tę książkę, ale również skończę wszystkie zaczęte książki, które aktualnie mam u siebie, żeby móc od poniedziałku zacząć sobie z kolejnymi książkami. Także tak się tak wygląda mój update czytelniczy, a ja już się na razie z Wami żegnam i widzimy się w kolejnym update'cie. Miałam czytać sobie na leżaku. Trochę poczytałam, ale mi się usnęło i spałam prawie 2 godziny tu na tym leżaku. I teraz już jest prawie 19:00 i mnie pies obudził. Ale tak mi się dobrze tu spało. Ale wstaję powoli i będę sobie dalej czytała. Dostałam paczkę od wydawnictwa Albatros. Otworzymy ją sobie. Nie wiem, co tutaj jest. Coś małego. O! O kurczę, pieczone. Jej sekret. Penelope Bloom. Aha, czyli to jest jakiś erotyk. Ja powiem Wam szczerze, że erotyków nie czytam, ale zobaczymy. Zobaczymy, może mi się spodoba. Widziałam u Zuzy Kulturalnej Szafy, że oczytała tam jej babeczka, jego banan, coś tam, coś tam. Także dziękuję bardzo za książkę i myślę, że przeczytam ją sobie.